Szybka kawa, okularki, kurwik, odpalamy. Buongiorno, sola Italia. Witamy w Parmie. Parmę podesłał nam tutaj kochani Michał. Michał pisze tak, moja sytuacja nie jest beznadziejna. No, zaraz zobaczymy. Co sądzisz o mojej tatyce 5-3-2? Tralalala, Beniaminek, Parma awansowała do Serie A i do Pucharów. Główne problemy z mocniejszymi zespołami, które gniotły. Zauważyłem, że XG nie ma przełożenia totalnie. Miałem mnóstwo sytuacji, a XG skoczyło 0-1. Miałem problemy z kontrami przeciwnika, ale po przesunięciu długodystansowca na defensywnego pomocnika problemy przestały się pojawiać. Zaraz zobaczymy. Wyglądało to tak, że jeden z obrońców wyskakiwał do pomocnika i napadzior po chwili dostawał podanie i uciekał przed obrońców. No ale dobra, zobaczmy. Michał tutaj, no bardzo ładnie, taktyczny profil, profil pracy z juniorami, technika, taktyka, pięknie. 5-5-1-1-3 z użyciem defensywnego, to tak naprawdę jest tutaj chyba 6. Słuchajcie, pierwszy raz widzę taktykę 6-1-3, zaraz zobaczymy. Gegenpress, bo widzę, że tutaj intensywny pressing. Zobaczmy, jak ta historia tutaj kariery Michała wyglądała. No pięknie, słuchajcie, Parma w pierwszym sezonie lider i wygrane rozgrywki, a potem w Serie A 7. No, rzeczywiście niewiele tu zabrakło do tych pucharów. Bardzo ładnie jak na Beniaminka i znowu save me, ale co tu ratować? No dobra, spójrzmy tutaj w oczekiwania zarządu. Kochany, coś tu z budżetem płacowym. Zaraz zobaczymy, o ile tutaj przekroczył Michał. No, z 34 milionów skoczył na 38. No, ale sukcesy kosztują. Chciał tutaj zarząd środka tabeli. No, to znaczy, że ta Parma coś tam jednak gra. Zobaczmy, jak mu poszło. Wyeliminowany w drugiej rundzie. Ale tutaj, w tej Serie A, w zapowiedzi sezonu Parma no na 14 miejscu, czyli to taki mocny Beniaminek. Dobra, spojrzymy sobie tutaj teraz w centrum danych, co my tu widzimy, ogólną postawę drużyny. Sporo dzieje się w ofensywie, nieźle jest też w defensywie. No, bardzo ładny wykres jak na Beniaminka. Tutaj trzeba tylko popracować nad analityką, bo na Serie A no to potrzeba tutaj troszkę więcej danych. Proszę bardzo, bardzo ładnie tutaj, bardzo wysoka pozycja pewnie prawego skrzydłowego, cofnięty pomocnik, więc tutaj już widzę jakieś wymiany ról, czyli pewnie są jakieś wejścia z głębi pola, sporo grania w głębi. No, bardzo ładnie. Bardzo ładny wykres przynajmniej tego ostatniego meczu, jak wyglądali rywali. O, była tutaj Młócka też głęboko, czyli sporo, sporo walki w środku pola. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w zespole. No, widzę już piękne akurat moje ekrany, więc łatwo tutaj zobaczyć, słuchajcie, ogólna dyspozycja zespołu. Pięknie, Parma na zielono. I więcej punktów zdobyliście niż oczekiwane, i więcej bramek, i mniej bramek straciliście. Także no, sezon rewelacja. W czym tu pan Petrow może pomóc? No mogę pomóc tak, widzę, że tutaj już bardzo głęboko się bronicie, za głęboko. To może częściowo wynikać z tego, że rzeczywiście ci rywale was gniotą, szczególnie z czołówki, ale zobaczymy, jak się to prezentowało w tych meczach, gdzie na przykład byliście stroną przeważającą. Odzyskane piłki już nie wyglądają źle, choć chciałbym, jeżeli tutaj jesteś znany z intensywnego pressingu, przesuwać te akcenty bardziej w środek pola. Tu niespełna połowę tych piłek odbierasz w środkowej tercji, a w defensywnej ponad połowę, więc
starałbym się jednak podnieść tutaj linię, zaraz zobaczymy. Jest mało bloków, ale wiele wybić, jest mniej ataków, ale jest skuteczny odbiór. Więc generalnie ta defensywa wygląda mi na trochę zbyt głęboko, ale nie jest zła, jak na takie siódme miejsce trzeba by tu ją trochę podnieść. A jak wygląda atak? Atakujący zespół, tu sobie tylko zobaczymy, dośrodkowań jest ok, mało dryblingów, to może wynikać z umiejętności zawodników i to sobie też od razu sprawdzimy, bo może warto by było, przepraszam, szybciutko, bo już pan Petrow tutaj zapomniał, gdzie to jest, gdzie to nam się tu ukrywa. Tutaj mamy statystyki, nie, to powinno być w analityce. To powinno być w analityce. No nie, nie mam. Zapomniałem. O, tutaj będziemy mieli. Dobra. Tutaj będziemy mieli porównanie. Proszę bardzo. Jak wygląda pomoc? Jak wygląda nam pomoc? Współpraca fajnie. Podania w technika? Nie, tutaj nie jest źle z tą techniką. Jeszcze zobaczmy same techniczne całej drużyny. Może za wyjątkiem obrońców. Absolutnie, słuchaj, możesz tutaj oczekiwać, żeby chłopaki, pomimo tego, że te dryblingi są poniżej średniej, ale nie mają się czego tu wstydzić, także przynajmniej tych lepszych dryblerów zachęcić do tego, żeby sobie gdzieś tam pobiegali z tą piłką troszkę więcej. Dobra, wracamy. Próby podań już nie wyglądają źle. Rzeczywiście jest tutaj równiutko połowa w środkowej tercji. To też częściowo wynika pewnie z tego, że byliście nisko plasowani w tej tabeli. Stracone posiadanie piłki natomiast bardzo wysokie, więc zobaczcie, tu jest ta dysproporcja, czyli to by wskazywało jednak bezpośrednią grę, czyli sporo tych piłek kierowanych od razu do tercji ofensywnej i tam gdzieś ona jest, ta piłka tracona. Natomiast podania generalnie gdzieś z głębi, z drugiej linii, ale też dość głęboko. Dobra, taktyka. Jest wysunięty napastnik. To dziwne, że on ma tak niską pozycję, przynajmniej w tym ostatnim meczu. Mamy tu środkowego pomocnika z funkcją ataku, także taki uniwersalny człowiek, który będzie nam tutaj pracował w drugiej linii, również na boki, bo on jest związany raczej akcją, ale będzie też pionowo wchodził w górę. Mamy tutaj schodzącego napastnika z obiegami tego wahadłowego z lewej strony. Tu jest bardzo dużo ataku i tu jest bardzo dużo piłek za plecy. I podobnie to wygląda z tej strony, tyle że z tej strony będziemy mieli jeszcze tego Raim Deutera, który będzie poszukiwaczem przestrzeni, więc on podczas akcji w ofensywie może być wszędzie. Tutaj ta pozycja wahadłowego będzie zawsze wynikała z pozycji schodzącego napastnika. Jeżeli napastnik będzie schodził do środka, to ten wysunięty będzie wchodził na jego miejsce, szczególnie, że są te obiegi tutaj zaznaczone. No nie ma tutaj bezpośrednich podań, są raczej krótkie, ataki środkiem pola i obiegi. I skąd teraz te podania? No stąd, że w zasadzie jedynym zawodnikiem odpowiedzialnym tutaj za kreację i dogrywanie piłek jest ten biedny, pozostawiony sam sobie defensywny pomocnik na wsparciu. To jest bardzo odważna taktyka, która może przynosić ogromne kłopoty. Od razu sobie zobaczmy, jak to wyglądało w meczach. Sezon no, nie zaczął się chyba zbyt udanie. Wenecja, Udinese to trochę słabsze drużyny. No ale potem była Genoa, Napoli, Roma, Inter, nie zazdroszczę kalendarza, ale trzy remisy to nie było źle. Nie wiem, jak długo tą taktyką grałeś, jeszcze zobaczmy sobie, czy są tu jakieś inne wersje, gdy przegrywam i na mocne. Tu widzę mocne zmiany w tych trzech taktykach, no ale ta generalnie jest wyjściowa i ma dać radę. Dobra, no to zobaczmy sobie gdzieś tutaj taki meczyk, na przykład, zobaczmy jeszcze, kto tutaj jest w miarę mocny w tej lidze, Atlanta, Lazio, Bologna, Sassuolo, no to sprawdźmy gdzieś tutaj z drugiej części sezonu, takie na przykład Lazio, proszę, zwycięstwo z Lazio 5-1, to już powinno wyglądać dobrze.
zaraz zobaczymy, co nam tutaj analityka powie. Będą głębokie pozycje, one są zbyt głębokie. O, chociaż nie, bardzo ładnie. To częściowo, ach, dobra, już wiem, gdzie popełniłem błąd. Bardzo wysokie pozycje skrzydłowych powodują, że zarówno defensywny pomocnik, jak i ten pomocnik środkowy, oni są, rzeczywiście to są role, które są związane piłką, czyli skoro ci skrzydłowi z napastnikiem grają wysoko, to oni są też skłonni i zmuszeni podchodzić wyżej. Widzicie, to jest bardzo fajną rzecz Michał wymyślił, że jeżeli masz tak ofensywnie nastawione skrzydła, to te skrzydła pociągną ci resztę drużyny do góry pod warunkiem, że będziesz miał tych zawodników, którzy nie są pozycjami, nie mają roli stacjonarnych, tylko będą podążali razem z akcją do góry, a ta dwójka środkowych takie role ma. Gdybyśmy tutaj mieli już Rygla albo cofniętego pomocnika, to już oni niestety będą się trzymali głębiej. No i tutaj ci dwaj boczni, ten środkowy może trochę zostawać z tyłu i ja bym sprawdził tutaj statystyki spalonych, przyjrzyj się temu, bo przy takim ustawieniu, przy grze z piłką, ci boczni środkowi obrońcy, ci zewnętrzni, oni będą mieli na boisku trochę wyższą pozycję niż ten środkowy, on ci może łamać linię spalonego, ale rzeczywiście, gdybyś miał trzech środkowych obrońców klasycznych, to oni by za daleko od tej drugiej wysokiej linii zostawali z tyłu, a tam jak widzieliście na ekranie analityki, oni podchodzą wyżej, więc fajnie, to jest bardzo, powiedziałbym, pozytywna taktyka, tylko tak, jeżeli chcesz rzeczywiście mniej tracić, no jeszcze spójrzmy tutaj może na jakiś taki meczek, gdzie był, ale nie masz tutaj jakichś ogromnych porażek, no ta ostatnia z Romą, gdzie te podania były takie fatalne, tu możemy zobaczyć, gdzie te błędy wynikały. No też masz, zobaczcie, on ma bardzo wysokie pozycje na boisku, jeżeli rywal, nie wiem jaką taktyką tu rywal zagrał, to sobie możemy zaraz obejrzeć. Ta dynamiku meczu, no oczywiście, no Roma grała u siebie, więc tutaj troszkę jest wskazanie na Romę, ale mieliście swoje kilka momentów. W statystykach piłkarzy na pewno zauważymy tutaj tak, te główne role tych środkowych pomocników, na których niestety spoczywa ciężar rozgrywania tych piłek i tu najwięcej się będzie działo u nich. Tak wysokie pozycje tych skrzydeł powodują, że rzeczywiście w ataku jesteście niezwykle groźni, natomiast w obronie jesteście bezradni. Jesteście tak naprawdę zdani na tą trójkę, na tę trójkę obrońców i rzadko na defensywnego pomocnika. Na resztę liczyć nie macie co. Stąd też jest taka dysproporcja w tych odzyskanych piłkach, że gdzieś to się zaczyna dopiero tutaj, a najwięcej jest tej głębokiej obrony, tych akcji defensywnych, bo jesteście, nawet jeżeli przeciwnik nie wychodzi szybką kontrą, tylko stopniowo buduje ten atak i macie okazję się przegrupować, czyli cofnąć na te swoje pozycje, no to nie ma siły. Przy tej wyższej linii obrony, przy tym znacznie większym pressingu, wy będziecie cały czas próbowali doskakiwać do rywala i będziecie się razem z tym rywalem i z jego akcją cofać do tyłu, chciałem powiedzieć. Będziecie się cofać i dlatego jeżeli rywal potrafi się utrzymać przy piłce, ma przewagę techniczną, no to będzie was spychał do tej głębokiej obrony. Jeszcze zobaczmy, jak to tutaj jest w straconych bramkach, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o gole. Nie jest źle, 36 bramek na tle całej ligi, zobaczcie, już nawet ta Atlanta z tyłu traci 53, a trzymacie się tak naprawdę czołówki. Tutaj zaskakująco wiele jest tych porażek, powiedziałbym, i ja bym zwrócił szczególną uwagę wobec tego na ustawienia defensywne. No dobrze, ale w skrócie, jak to można poprawić? Pierwsze, co bym zrobił,
nie dotykając tych ofensywnych skrzydeł, to jednak w tej trójce tutaj poszukałbym takiej roli defensywnego pomocnika z funkcją obrony, albo takiego swobodnego rozgrywającego na wsparciu. On będzie raczej pozostawał z tyłu, będzie dodatkowym takim ogniwem, bo jego zadaniem w odróżnieniu do defensywnego pomocnika na wsparciu, defensywny pomocnik na wsparciu będzie przechodził do linii pomocy dość wysoko, podążał za akcją, w określonych sytuacjach on się będzie nawet pojawiał na przedpolu. Natomiast taki swobodny rozgrywający na wsparciu, on będzie raczej przekazywał tę piłkę szybciej do partnerów i będzie się trzymał dwa kroki za nimi. Więc ja bym tutaj poszukał takiej roli, albo od tego defensywnego pomocnika bardziej utrzymał w ryzach tutaj na własnej stronie. Również przy tak świetnie ustawionych ofensywnych skrzydłach nie ma potrzeby tego środkowego pomocnika tutaj dawać na ataku. On przy wsparciu da ci więcej, bo on się będzie trzymał tej środkowej strefy, a tutaj masz bardzo dużo ruchu, bardzo dużo zawodników zaangażowanych na skrzydłach. W związku z tym, jeżeli masz ustawione te ataki środkiem pola, to ta piłka będzie szła środkiem. Jeszcze zobaczymy, jak ty tutaj zaczynasz te ataki do środkowych obrońców. Czyli zobaczcie, piłka idzie środkiem i potem gdzieś wędruje na boki do tych nieprzewidywalnie ruszających się skrzydłowych i wahadłowych. Więc myślę, że ten środek możesz trochę cofnąć. Może dzięki temu na pewno nie będzie mniej piłek za plecy tych wahadłowych, ale na pewno to, co środkiem ci się przedostawało, będzie teraz o to trochę trudniej. Drugi pomysł jest jakby oczywisty, to znaczy dać tutaj po prostu obu tych wahadłowych na wsparcie, to ci zapewni w ataku trochę niższe ich pozycje, oni będą trochę głębiej ustawieni, ale stracisz wtedy ten impet na skrzydłach i będziesz musiał poszukać w środku pola kogoś, kto ci te ofensywne atuty uzupełni. Dobra, tutaj jeszcze widzę taką jedną krótką rzecz, a mianowicie zlikwidowałbym te obiegi, bo co one powodują? One powodują, że tak naprawdę ten schodzący napastnik czy Rheindeuter, jeżeli dostają piłkę, są posiadaczami piłki, to oni zwalniają ci akcję. Oni czekają z tą piłką do czasu, kiedy ten obrońca się pojawi w ich okolicy, kiedy ten obieg wykona. To po pierwsze powoduje spowolnienie akcji przy takim schemacie gry, jaki wybrałeś, a po drugie wymusza jeszcze na tych wahadłowych wyższe pozycje, niż by wynikały tylko z ich ról. Więc jeżeli te obiegi nawet sobie zlikwidujesz, to ci zawodnicy będą sami decydowali, co zrobić z piłką i w 90% przypadków albo będą ją szybko gdzieś tu dogrywać, albo będą dopiero czekać na pomocnika, jeżeli na tego wahadłowego, jeżeli nie będą mieli tutaj opcje pozamykane. Grasz dosyć wąsko, to jest naturalne przy takich szerokich atakach. Środki, tutaj nic bym nie zmieniał. Może troszkę, chociaż to tempo dobrze, bo ono rzeczywiście rozbija tych rywali. Podajesz do środkowych obrońców, tutaj nie ma się do czego przyczepiać. Tutaj, jak mówię, ja bym troszkę tego pressingu odpuścił. Troszeczkę. Niech on będzie częstszy i przyjrzał się tym spalonym. Nawet jeżeli zobaczysz, że troszkę mniej piłek zbierasz, to daj tutaj na przykład agresywny odbiór, jeżeli nie masz tam strasznych zabijaków. To sobie zrekompensujesz te odbiory w ten sposób, natomiast spowodujesz, że nie będą oni tak błyskawicznie i tak blisko doskakiwać do rywali, przez co ryzykujesz znowu tymi wolnymi przestrzeniami, które są no tutaj, przede wszystkim na bokach. I każdy rywal, który gra skrzydłami, już będzie w tym ustawieniu dla ciebie groźny. Zobaczmy jeszcze jakieś tutaj polecenia indywidualne, ale chyba nie widzę. No to ładnie, tutaj naprawdę Michał pokazał wam, jak można zrobić, zobaczcie, tu jest 6 atakujących zawodników, jak można wykorzystać tę naturalną skłonność i tendencję naszego silnika, naszego FMA do tego, żeby, że tutaj ofensywa daje dużo więcej niż traci defensywa i tak ten silnik funkcjonuje, więc zawsze silnie atakujące drużyny
będą w tym silniku wyglądały lepiej niż te szczelniejsze z tyłu. Więc jeżeli macie jakiś wybór czy wahania, macie fajnie atakujących zawodników, to raczej stawiajcie na ofensywę. Proszę bardzo, 45-letni Gianluigi Buffon idzie na emeryturę w Parmie. Przyspieszenie 2, zobaczcie, szybkość 3, refleks 6, czyli no on już trochę śpi w tej bramce, ale też zobaczcie, jeden występ w tym roku, więc on chyba bardziej pomagał gdzieś tam w Serie B. Zobaczmy tutaj jeszcze statystyki tych zawodników. 17 asyst Kurticza, 34-latka. Gdzie ten Kurtic grał? Chyba w środku. Tak, zobaczcie, to był ten atakujący pomocnik w środku. No i to jest jakby naturalne, że te asysty muszą płynąć od niego i płyną tutaj od Dagby, a ten z kolei był pewnie wahadłowym. Zaraz tutaj sobie zobaczymy. Tak, to był jeden z wahadłowych, więc też bym zwrócił uwagę na tego zawodnika, skoro on zalicza takie fajne rzeczy, z czego to wynika, że akurat na tym prawym skrzydle był taki aktywny, podczas kiedy no, zawodnicy na lewym nic tutaj nie dali. To może wynikać też częściowo oczywiście z atrybutów. Tu by wymagało to głębszej analizy. Kto tu strzela? No strzela ten wysunięty napastnik i Gennaro Tutino, czyli ten lewy schodzący napastnik. No wcale się nie dziwię, opanowanie 13, wykonanie akcji 16, obdarzony fajnym strzałem, fajną techniką, więc to jest na pewno idealny schodzący napastnik. Jeszcze bym chciał zobaczyć tego Roim Deitera, to był chyba Tutino, jeżeli się nie mylę. A nie, on tu grał jako schodzący napastnik. Czyżbym ja tutaj właśnie pan Inglese to jest napastnik. To kto tutaj grał jako ten Raim Deuter, pan Mann. Zaraz zobaczmy. No rzeczywiście 32 występy. Tak, on tutaj głównie był tym Raim Deuterem. I jakie pan Mann zaliczył liczby? No tak, słabe liczby. Tu by się trzeba przyjrzeć i słabe jest tutaj, słabe oceny nawet w tym sezonie. A dobrze trenuje i jak spojrzymy sobie na jego atrybuty, to jest dobry Raim Deuter. Przyzwoity, powiedziałbym, jak na Serie A. Fajerwerków tu nie ma, no ale powinien trochę więcej dawać z przodu. Wykorzystałbym raczej jego umiejętności dryblingu, tej techniki, wykańczanie akcji też ma fajne i dobre przyspieszenie. Jak tu jest jeszcze z grą bez piłki? 14. To on jest obsadzony dobrze w swojej roli, ja bym tego nie zmieniał, tylko ja bym tutaj wykorzystał polecenia indywidualne i jemu właśnie kazał więcej dryblować, podejmować więcej ryzyka, bo on już i tak poszukiwanie wolnych stref tu ma. To jest zawodnik, którego tylko można zachęcić do tego, żeby on właśnie częściej się podłączał do tych akcji takich indywidualnych. Może nawet nie częściej strzelał, ale no przy tej jego bardzo ofensywnej mentalności to może mu tylko pomóc. I tyle. No, stałych fragmentów gry to już tutaj nie analizuję. Mam nadzieję, Michał, że coś tam podpowiedziałem, choć tak naprawdę, jeżeli wchodzi się z Beniaminkiem do Serie A z drzwiami na siódme miejsce, to tutaj niewiele jest do poprawy i prawdę powiedziawszy, ja bym sobie ewentualnie z tej taktyki zrobił jakąś drugą wersję z lekkimi zmianami i obserwował, jak zmieniają ci się te parametry. Niech ten Data Hub będzie twoim przyjacielem. Rób sobie screeny, obserwuj te zmiany, w którym kierunku drużyna idzie, bo te zmiany, które będziesz widział tutaj na tych ekranach, one ci powinny powiedzieć, czy ten kierunek jest dobry, czy nie. Bo no, pamiętajcie o tym, jedna zmiana z reguły nigdy nie jest tylko pozytywna, szczególnie taka pierwsza, intuicyjna.
trzeba to sprawdzać na statystykach, trzeba to sprawdzać na tym centrum danych i patrzeć, co się poprawiło, a co się pogorszyło. Jeżeli uda wam się od razu trafić, no to świetnie. Natomiast jeżeli są tam jakieś wady i problemy, to korygujcie to. Michał, no powodzenia, pamiętaj o tej przekroczonych kasie, bo ta twoja kariera w Parmie może się skończyć na księgowym. Ja was pozdrawiam, przysyłajcie sejwy, jest ich mnóstwo, więc trochę będziemy przyspieszali. Bardzo się cieszę, że ten cykl się przyjął i wam się podoba. Przysyłajcie sejwy, jak widzicie, no nie tylko takie, w których są problemy, ale również takie, w których problemów nie ma. Ja pozdrawiam, zabieram w kurwik, idziemy do domu, cześć.